Zastanawialiście się kiedyś, jakby to było, gdyby wszyscy politycy mówili prawdę? Przekonajmy się. Dobry wieczór Państwu. Po krótkiej przerwie wracamy do naszej debaty przedwyborczej. I od razu kolejne pytanie do kandydata. Jest Pan murowanym kandydatem 4. kadencję z rzędu. Jaka jest Pana recepta na sukces? Panie redaktorze, po prostu sukcesywnie obiecuję pierdoły, których nigdy nie realizuję i tak już od 12 lat. Rozumiem. Obiecuję Wam, że jeżeli oddacie na mnie głosy, to wygram i wszystkim, ale to wszystkim w mojej rodzinie będzie żyło się lepiej. Człowieku, przestań się kompromitować. Lepiej się przyznaj, że ukradliście 150 milionów złotych z prywatyzacji. No i oczywiście, że ukradliśmy. A Ty byś nie ukradł? Też bym ukradł. No to co głupoty gadasz? Dziękuję. Łączymy się również z naszym terenowym studiem, gdzie znajduje się kolejny z kandydatów, pan Adam. Dobry wieczór panu. Witam państwa serdecznie. Przepraszam, czy pan jest pijany? Tak. Właśnie zakończyło się bardzo ważne spotkanie, posłuchajmy komentarzy. Przepraszam, panie pośle, przepraszam, kilka słów komentarza na temat spotkania. Bardzo pana przepraszam, ale naprawdę śpieszę się do burdelu. Chodźmy. Pozwolę sobie przytoczyć pańskie zeznanie podatkowe za zeszły rok. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji senatora 120 tysięcy złotych, przychody z wynajmu lokalu handlowego 20 tysięcy złotych, przychody z tytułu łapówek 200 tysięcy złotych. No tak, wszystko się zgadza. Ale zdaje się, że w tym samym roku nabył pan nieruchomość za kwotę 15 milionów złotych. Proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe? Po prostu zapomniałem dopisać, że tak jak wszyscy, resztę pieniędzy mam przepisane na żonę. Wiadomo. Wiadomo, jak jest. Dziękuję. Panie ambasadorze, przez ostatnie dni miał pan okazję gościć brytyjskich dyplomatów. Czy w kuluarowych rozmowach dowiedział się pan czegoś więcej niż to, czego my dowiedzieliśmy się z oficjalnych informacji? Nie wiem, nie znam angielskiego. Co panowie sądzą na temat zainwestowania 600 milionów złotych w rakiety przeciwlotnicze nowej generacji? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie znam się na tym. Ratuj fabrykę! Ratuj fabrykę! Proszę o spokój. Proszę państwa, uratuję waszą fabrykę, jeżeli tylko będę miał w tym jakiś interes. Za tydzień bardzo istotne głosowanie na temat nowych regulacji podatkowych dla mikroprzedsiębiorstw. Jak będzie pan głosował? Panie redaktorze, no nie wiem. Jeszcze mi nie powiedzieli. A my już powiedzieli, jak pan głosować. Bardzo się cieszę, że mogę odwiedzić wasz plac zabaw. Bawcie się, uczcie się pilnie, żebyście mogły w przyszłości zarabiać bardzo dużo pieniędzy, bo im więcej zarobicie, tym więcej nam oddacie w podatkach. Obiecał pan wybudować halę sportową. O wszystkim pamiętam. Jeśli tylko mój szwagier zdąży zarejestrować firmę budowlaną, osobiście ogłoszę ustawiony przetarg. Proszę pana, moja partia, w przeciwieństwie do pańskiej partii... Ale co pan opowiada? Ale proszę pana, ja panu nie przerywałem. A ja proszę pana, panu będę. Panie pośle, ale jeżeli ta ustawa przejdzie, to ten sektor będzie zadłużony miliard na minusie. No będzie miliard. Przepraszam, przepraszam. Proszę państwa, ja przebywam w imieniu pana posła Jana. Niestety nie mógł się zjawić, ponieważ ma was wszystkich w dupie. Do widzenia. Dobra, ale jak patrz, jak będą miliard na minusie, no, to ja wymyśliłem taki patent, że jak masz minus, dajesz tą pionową kreskę i jest wtedy miliard na plus, a nie na minus. No chyba, że tak. No tak. Przecież... Chyba, że tak. Tak, rzeczywiście. No, no, ale to wtedy, wiesz, to szkolnictwo jest tylko milion na minusie. To nie jest dużo. No, co to jest milion? Milion? No, miliard. Miliard na minusie. A ile miliard ma zer? 9. A 9? 9. Oż, kurde, znowu się gdzieś walnąłem, no. Halo, Rysiek? Słuchaj, zlikwiduj dwa szpitale tam na Pomorzu, bo okazuje się, że ja się walnąłem na miliard, a nie na milion, no. Tak, na szkolnictwo to przenieść, no. Dobra, no na razie. Od rana same problemy na kacu. Ale mogło się człowiekowi popierdzieć, no tyle tam tych tabelek wszystkiego, no. Człowieku, no.